Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów na kanale Ogrodowe, Kolorowe Ogrody Flowers. Także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. No dzisiaj, jak zwykle, przegląd roślin, przegląd wszystkich roślin, które praktycznie są i na parapecie, i ogólnie na tym, jak tu więcej widzicie, na biurku. Jest tego dosyć sporo, niestety. Zobaczmy tu z tej. Z obiektywy tam mamy dalej opuncję, agawę, jakieś kaktusy sukulentne, błotne, skrzydło kwiat, no i oczywiście kasztanowiec. Dalej u góry mamy sterlicę, które coś się niedobrego dzieje, niestety. I mamy też u góry też cytrynki w takiej dużej dolnicy. Zaraz przejdziemy do parapetu. Zobaczmy, co my tu się dzieje, bo widzę, że moja. Marakuja, coś dolega jej chyba jest zwiędniała, bo nie dostała wody tak z powodu braku wody tak się więcej robi, zobaczcie z powodu braku wody marakuja po prostu nie dolega ale zobaczmy tutaj tu ma jeszcze wodę chyba, ale będę musiał podać niestety to jest właśnie, to są właśnie marakuje pomidorowe tu mamy gławę tak, to jest chyba głowa, ileś nie mylę, ale coś ona choruje, nie wiem czemu ona choruje. Nie mam pojęcia, może ma za mało wody, czy co, ale wody ma dość dużo. Także starczy, jeszcze jest tu pełno wody. Także spokojnie ma dość dużo do picia, także spokojnie będzie, myślę, dojdzie do siebie, mam nadzieję. Tu mamy cytrynkę, tak zwaną aginkę. Ona doszła, doszła do siebie ostatnio, także na razie stoi jest, zobaczmy czy się ukorzeniła tak, ona się ukorzeniła e, bardzo ładnie stoi, elegancko tu mamy też flaszowca, tak zwane jabłko budyniowe też niektórzy mówią cukrowe tu mamy też florę marakuje e, pomidorową tu coś chyba zdechło bo nie wiem co to takiego je teraz nie wiem coś tu zdechło nie mam pojęcia, bo niestety po prostu nie było czasu, żeby po prostu podlewać. Tu mamy mandarynki, i tutaj coś się dzieje, moi kochani. Niestety niedobrego z mandarynkami. Nie wiem, czy to są mandarynki, czy to jest kunkwat. Nie, to jest kunkwat, przepraszam. To jest kunkwat. No i niestety zobaczcie, co się stało. Kunkwat. No niestety, tak to wygląda z tym kunkwatem. Muszę niestety tutaj. Usunąć te niektóre te, bo było opryskane niestety. muszę to niestety usunąć. To też będę musiał usunąć. Ziemia jest mokra, może ma za mokro. Nie wiem na razie to zostawiam. Zobaczmy, co z tym dalej zrobię. Tu mamy marakuje pomidorową w miarę y, się. W ogóle pachnie ceny pomidorowe. I tu mamy też dosyć duże zaskoczenie, bo przyjęła się nam plargonia. O nie pani. Myślałem, że się nie przyjmie, ale widzimy, że już po prostu puszcza kolejne listki i tu ładnie, elegancko wyszło. Fajnie puszcza. Tu mamy też palemkę hamedory, ale tu widzimy, że przesuszyło się trochę jej. Dlatego to musimy oberwać. O! Potem, ja ją podetnę. To wsadzę po prostu. Zobaczmy. Teraz jest w miarę ok. No i tu mamy właśnie pasi flore. Tak zwane mandarynki. Tu mamy co my tu mamy? Cyklamen, który wyszedł. Dość spory jest. Będę oczywiście niedługo pikował. Myślę, że. Niedługo zobaczymy, też będę musiał go podlać. Tu mamy mandarynki i niestety będę musiał je niestety usunąć, bo zobaczcie co się dzieje. Po prostu jakaś, nie wiem, zaraza czy co panuje. Nie mam pojęcia. Tu ładnie wyszła mandarynka. Dość spora. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te rośliny. Przejdźmy dalej, bo nam zostało około 5 minut. Ech, może trochę więcej. Tu mamy największą marakuję z tej zdobyczy. To jest marakuja pomidorowa. Tu mam mój granat, który kwitnie. Będzie kwitł, chyba. Zobaczymy, czy to tak będzie trwało. widzimy, ma kwiat, tak? Nie wiem, czy to je dobrze widać. Zobaczmy. Mniej więcej widzicie że coś tam się dzieje. Tu mamy pitaję, którą dostałem. Dwa fiołki afrykańskie. Na puściły fiołki. Tu oczywiście fiołek przekwita, ale to potem ja tam usunę. Tu mamy jakieś trzy krotki, ale widzimy, że są w tragicznym stanie. Także oni będą po prostu do wyrzucenia. Nie wiadomo, co się z nimi stanie. Także do śmieci pójdą. Nie wiem. Tu jest po prostu. Tragicznie, jeżeli chodzi o yy, po prostu nie ma słońca, jest ponad 30 stopni. Także non-stop brakuje wody. No i tu mamy oplatwę, która ładnie wyszła. Ona jest oczywiście z promocji, za 10 zł była kupiona. Ma trzy kwiaty. Tu jest hmm. oczywiście flaszowiec, Dalej są marakuje i ganadilla. Inna marakuja, Tu mamy też dość dorodne cytrynki. Tu mamy nektarynkę i tam dalej też mamy nektarynkę. Także jeżeli chodzi o przegląd, to tyle. Z mojej strony przejdę może na tą stronę. Troszkę mi widzowie ciężko jest oddychać. Dlatego będziecie musieli mi wybaczyć, bo muszę się niestety napić. O, teraz lepiej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o rośliny. No i oczywiście o tym przegląd. A ja oczywiście zapraszam Was i Was po prostu cofnę do materiału o rozmnażaniu lilii. Tam będziecie wiedzieli, jak rozmnożyć lilię. Też myślę, że wkrótce się pojawi też materiał o rozmnażaniu innych yy, roślin, ale to myślę, że dopiero... Za parę miesięcy się myślę, że się pojawi taki materiał. Także dziękuję Wam oczywiście za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Ogrodniczych to był oczywiście kanał Ogr Kolorowe Ogrody Flowers. Także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.